Siemko, siemko, moi widzowie, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber. I wszyscy pewnie zdziwieni, odpaliliśmy Fall Guysa. Starzy moi kurde obserwatorzy dobrze wiedzą, że z rok temu nagrywałem Fall Guysa. Moje początki tak jakby kanału jeszcze chyba jakoś tak mieszane było z Need for Speedem, hitem i tak dalej. Więc naprawdę, chyba z rok temu, z 9-10 miesięcy temu nagrywałem Fall Guysa. No i co, i po tych, kurczę, po tak długiej przerwie odpalamy znowu. Mam tutaj wdzianko Mr. Beasta. No ale zobaczmy, co tu się, kurde, dzieje na mojej, kurde, z moimi postępami. Wczoraj, ja ten film nagrywam w poniedziałek, a w niedzielę odpaliłem, tak jakby chciałem zobaczyć, czy działa w ogóle ten Fall Guys. I się okazało, że mi nie chciał działać. A twórcy gry zrobili tak, że gra mi się zaktualizowała, a dalej nie chciała działać. I wszedłem do sklepu, do PSN-u. I tak jakby musiałem pobrać całkowicie nową wersję gry, tamtą skasować, ale pamiętało moje postępy. No i akurat była tam córa u mnie, więc ona sobie zagrała i mi wbiła w tym sezonie tak jakby drugi level. Ale ja jeszcze nie grałem, więc nawet nie wiem, czym się co robi, czym się rzuca i tak dalej. Zobaczcie moje kurde tutaj ubranka, bo logicznie dużo osób jest teraz moimi nowymi widzami i pewnie nawet nie wiedzą, jakie były moje początki w ogóle Fall Guysa. Zobaczcie, krokodylki, kurde, tutaj. Początki mojego Fall Guysa to były tak, że kurde, nagrywałem, że miałem taką jaćkę. O! I jaćka, kurde, dawała czadu na kanale. No dobra, ale gramy Mr. Beastem czy jaćką? Dobra, lecimy Mr. Beastem. I tyle, kurde. No już tutaj nie będziemy nic wybierać. Taki jest postęp sezonu. Mam 30 tysięcy kudosów. Dobra, lecimy. Ciekawe, jak mi pójdzie, ja pierdzielę. Praktycznie, no większość map to są nowe mapy, na których w ogóle nigdy w życiu nie grałem. I myślę, że będzie bardzo ciężko. Wiecie, fajnie jest, jak już znacie mapy, rozpracowane macie, którędy iść najlepiej, gdzie tu skoczyć, gdzie co, czy gdzie jak. Ale zobaczymy. No nic, albo się uda, albo się nie uda. Niektóre są łatwiejsze, niektóre cięższe. Podejrzewam, że wyjdzie na to, że nawet z pierwszej mapy nie wyjdę. Ale no dobra, wielki powrót, kurde, Fall Guysa na kanał. Zimowa mapa. To jest stara mapa. Ona tam dodali ją, można powiedzieć, te 9 miesięcy temu, jak ja wtedy grałem. To też była jako nowość, że ona tam doszła po jakimś czasie. Dobra, lecimy. Podejrzewam, że X-em się skacze. To czemu oni mnie wyprzedzają? Ja pierdykam, jaki harmider, ja nawet nie wiem, gdzie jestem. Dobrze idzie. O. Nie ma tragedii. Tutaj Marian poszedł dołem. I to było chyba dobre rozwiązanie. Dobra, idziemy prawą stroną. Tu jest lód, trzeba pamiętać. Dawaj! Jest! Dawaj, jeszcze ja! Hej! Kurde, zobaczcie, jak szybko się udało. Ty, 9 wpadłem chyba, czy 8. No to bajera. Musimy czekać. 42 graczy na początku przychodzi, nie? Ale ja bardzo szybko doszedłem. Super to się udało, nie? Tam troszeczkę podpatrzyłem takiego człowieczka, który biegł za mną, przede mną. No ale pięknie poszło. Mr. Beast. Uuuu.
Dobra, zakwalifikowaliśmy się dalej. Coś łatwego, coś łatwego, bardzo proszę, coś łatwego. Coś, co znam. Ale długo losuje. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ej, co tu się stało? Tak długo losowało? Dobra. How to play? Navigate to labs around the course. A, dwa okrążenia do wykonania mamy. Czyli można powiedzieć, że mamy wyścig z przeszkodami. Dobra, lecimy. Nie takie rzeczy się robiło ze szwagrem po pijaku. Tylko jak ja mam tu przejść, jak tu jest dziura jakaś przede mną? Dobra, lecimy. Wow, ale szybciutko nam to poszło. Wow, a to są przyspieszacze takie. O, dobra, nie udało się. Dawaj, dawaj. O, bez przyspieszacza to jest ciężko pod górkę. O, ale przypieprzyłem centralnie. Wow, się, dawaj, Mario, wstawaj. Dobra, idziemy naokoło. No nie, o co tu przywaliłem? Wow, widzieliście to? Przeskoczyłem przez to okienko. Dobra, 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 dobra. No nie wierzę, nie doleciałem. Jak myślicie, zakwalifikuje się? Jeszcze nikt nie dobiegł. No nie! Nie! No wstawaj! Ale nie fart, ale nie fart, nie wierzę. Dobra, poszło. Kurde, no nie wierzę, ale nie fart. Ale straciliśmy teraz. No nie! 9 osób, 25 osób dochodzi. No kurde, nie skacz, tylko idź. Ale wolno. No nie, a czemu wtedy tego nie... Nie, nie przejdę tego. Na bank. Ja pierdziele. Ale lipa. Ale mapa była prosta, to było do zrobienia. Kurde, no dałem... No nic, trudno. Robimy wypad. Exit. Robimy podejście drugie. Zbierzmy tylko, kurde, postępy. Dobra, nie ciesz się, nie ciesz. Na drugiej mapie odpadliśmy, to nic takiego. Dobra. Assassina, tu staliśmy jakiś chyba strój, tak? Sprawdźmy sobie. Gdzie te nowe dochodzą, na górę czy na dole? A jest, Assassin, rzeczywiście. No dobra, no to sobie lecimy Assassinem. Dobierzmy mu jakiś dół lepszy, normalny. Tak, żeby pasował, kurde, no bo przecież nie będzie miał nóg. O, nie, jakieś kopyta ma. A to? Ej, ale jaja. Idealnie. No i git. O, i dostałem trofeum, Hetune. Dobra. Lecimy dalej. O, Assassinem tym razem. Nie będę tłumaczył, co znaczy Assassin. Jeszcze zaraz dostanę bana. No dobra, no jak coś, to napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba taka seria, kurde, z Fall Guysem. Nawet możemy sobie pograć razem przecież na live'ie. Można zrobić live'a z Fall Guysa, to będzie, będą niezłe jaja. Ej, naprawdę to jest dobry pomysł, teraz na to wpadłem. Boże, ja jestem taki mądry, ja się tak marnuję na tym świecie. No dobra, lecimy. To będzie ostatnie podejście. I kończymy film. I piszcie, czy się wam podoba, czy robimy dalej tą serię, odświeżamy.
i może sobie pogramy razem. O, tą mapę zawsze lubiłem z tymi, kurde, drzwiami, można powiedzieć, z tymi murkami do przejścia. Wielka niewiadoma. Trzeba patrzeć na innych, tych, co są z przodu. Jak przypierdzieli w ścianę, no to logiczne, że już tam nie można iść. I od razu się biegnie na inną. Dobrze, że startuję z ostatniej pozycji, mam tak jakby pole manewru. O, dobra. Trzeba iść za tłumem. Dobra, pięknie. Ale dobrze idzie koleś. Pięknie. Jakby wiedział, kurde, które wrota otwierać. Dobra. Ej, dojdę pierwszy. Pierwszą osobą, która się zakwalifikuje, będę. To jest najlepszy? Ale jaja, tyle czasu nie grałem. Ale główka pracuje, kurde. Tak jak mówiłem, kiedyś, kurde, naprawdę to ogrywałem sporo. Ale tylko raz czy dwa razy udało mi się dojść do samego końca i wygrać. Wygrać dwa razy chyba, czy raz. Do końca dochodziłem bardzo często, nie? Tylko tyle, że no już ostatniej mapy tak jakby no nie udało mi się wygrać. Nie lubiłem tej mapy, co trzeba było przesuwać te kwadraty, takie skrzynie i po nich trzeba było wspinać się dalej. A tej mapy nie znam w ogóle, nie wiem co to jest. To jest jakaś nowość dla mnie. Tu widzę, że chyba górą jest szybciej niż dołem. Ale nie, no jak? Góra to jest mega skomplikowana. Chyba najlepiej iść do... Ole mapa, ja pieprzę. Ja pierdzielę. Dobra. Próbujemy naszych sił. Dobra, idziemy górą. No zepchnął mnie, co za baran. I wypadłem z mapy. No nie wierzę, no. Ja pierdzielę, ty. Dobra, to idziemy normalnie. Ej, nie dojdę. 29 osób musi. Ale zje... Ej, dołem jest lepiej. Wow. Ale ciężko się bić. Był jakiś checkpoint? Jest! Udało się, checkpoint. Ale na farcie idziemy. Ale sobie... Ale jaja, widzicie to? Nie, nie, no kurde, no nie, ale było kurde zarąbiście. Ja pierdykam, nie udało się. No dobra, no nie wyszło kurde, ale naprawdę było fajnie. Musimy to rozpykać. Podsumowanko. I kończymy, kurde. No trudno. Z drugiej mapy nie wyszliśmy. Kurde, kiepsciutko. No ale mówię, trzeba rozpykać mapki. Trafiłem na dwie nowe mapy. Assassin's Creed. No dobra, dziękuję i do następnego. Strzałeczka, cześć.